Witam w prezentacji i montażu 72 numeru Ursusa C330 od De Agostini. W tym numerze otrzymujemy dźwignię, końcówkę dźwigni, podstawę dźwigni, rozdzielacz, spornik przewodów, dwa bieczka, przewód 1, 2, 3, 4, 5, 6, dwa uchwyty i śrubki.
W tym numerze do prawego błotnika zostały przymocowane rozdzielacz z dźwignią i przewody. Po montażu części 73 numerów mamy zmontowane osłonę silnika z pokrywą osłony silnika, atrapę chłodnicy, lampy, wspornik przedniej osi z chłodnicą, przednią oś z wrotnicami, dwoma kołami i dwoma błotnikami, obciążnik z zaczepem, silnik z pojemnikiem na baterię, zbiornik paliwa z głośnikiem, kolumnę kierownicy z kierownicą, lewą i prawą część obudowy skrzyni biegów, obudowy tylnego mostu, dwie pochwy tylnego mostu ze zwolnicami, dwa tylne błotniki ze światłami, przewodami, pomost, dwie części przekładni kierowniczej z drążkiem kierowniczym, dwa akumulatory, zbiornik powietrza, dwa wsporniki ze sworzniem, przednią oś przyczepy z dyszlem, obrotnicą i dwoma kołami. Numer 72. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, zdjęcie modelu z przodu, informacje od wydawcy i zdjęcie modelu z przyczepą. Kolos rzeką w nazwie. W połowie lat 70. XX wieku z linii montażowych węgierskiej fabryki, która niegdyś produkowała wagony kolejowe, zaczął zjeżdżać groźny konkurent radzieckiego traktora, kierowiec K700. Mamy zdjęcie informacji, że traktor Rapa 20 Mindenes rywalizował na węgierskim rynku z maszynami marki HSCS. W latach 1934-1948 wyprodukowano 250 egzemplarzy tego modelu ciągnika. Mamy zdjęcie informacji, że model Steiger Kungar 2 przypadł do gustu zarządcom jednego z kombinatów rolniczych. Na podstawie jego konstrukcji powstała flota nowych ciągników z silnikami o dużej mocy. Mamy zdjęcie informacji, że ciągnik Rapa Steiger 245 wprawia w ruchy 245-konny motor przewyższający mocą jednostki stosowane w traktorze Dutra. Potężna maszyna przedsiębiorstwa Rapa zdeklasowała konkurenta. W 1975 roku zaprzestano produkcji traktorów Dutra w Budapeszcie. Decydenci fabryki wagonów obserwowali rynek i jego potrzeby. Gdy popularność zyskiwały auta napędzane silnikami spalinowymi, rozszerzyli o nie swoją ofertę. Kiedyś pojawił się popyt na traktory, postanowili go zaspokoić. Mamy zdjęcie informacji, że ciągniki Rapa były bardzo podobne do swojego amerykańskiego protoplasty. Po zmianie umowy licencyjnej strona węgierska mogła zacząć sama produkować większość komponentów, zamiast skorzystać z podzespołów przysyłanych ze Stanów Zjednoczonych. Mamy zdjęcie informacji, że począwszy od drugiej połowy lat 70. XX wieku, ciągniki Rapa Steiger zaczęły wrastać w krajobraz węgierskiej wsi. Nowe traktory pozwalały efektywniej wykonywać zabiegi agrotechniczne w dużych gospodarstwach państwowych. Mamy zdjęcie informacji, że aby traktory marki Rapa mogły efektywnie pracować na polach, musiały ciągnąć potężne narzędzia. Zakłady produkcji maszyn rolniczych na Węgrzech otrzymały zadanie opracowania konstrukcji dużych maszyn uprawowych przystosowanych do pracy z nowymi ciągnikami. Ciekawostka. W 1915 roku na licencji czeskiej firmy Praga w zakładzie Gyrur zaczął powstawać silnikowy pług samobieżny. Była to potężna maszyna z silnikiem i dwoma dużymi kołami napędowymi, zamontowanymi po obu stronach. Miała przymocowany na stałe pług z budką operatora i kołem sterującym. Galeria Ursusów. Mamy zdjęcie ekspozycji maszyn rolniczych na międzynarodowych targach poznańskich w 1977 roku. Na zdjęciu widać Ursusa C360, a za nim ciężkiego Ursusa C385. Aby oferta warszawskich zakładów była kompletna, brakuje najmniejszego modelu C330. Mamy zdjęcie wykopków w Państwowym Gospodarstwie Rolnym Leszno koło Warszawy. Ciągnik Ursus C385 z przyczepą wywrotką zwozi ziemniaki, które będą przechowywane w kopcu. Mamy instrukcję montażu z pokazanymi częściami i ich opisem. I pokazaną prawą część zamontowaną dźwignią i przewodami. Na ostatniej stronie mamy informację, co w następnym numerze, czyli belka przednia, odblaski, klosze lamp, pokrywa gniazda.
Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.